Dobrze, przyjaciele, i teraz druga część. Ja zaraz kościołem chcę mówić, zacząć od mówienia o hierarchii w kościele. Bardzo ważną rzeczą jest to, żebyście zrozumieli, jak jest skonstruowane w ogóle Królestwo. Królestwo Boże nie jest skonstruowane demokratycznie. Demokracja nie jest mentalnością Królestwa. Demokracja to jest mentalność piekła. Znaczy, powiem nawet inaczej. Piekło reklamuje demokrację, ale samo z demokracji nie korzysta. Ciepło jest, tak? W kościele w ogóle nie, nawet ja powiem inaczej. Metodyką Boga, jeżeli chodzi o zarząd na świecie wszystkiego, jest hierarchia. Zawsze tak było. Ponieważ Bóg jest królem, a nie prezydentem, premierem, rozumiecie? A więc to jest monarcha. To tylko w takim chorym państwie jak Polska wybierało się króla elekcyjnie. W normalnym, zdrowym środowisku nikt nie wybierał króla. Król to się rodził z króla. Król spładzał króla. A rozumiecie? I tyle. A w Polsce, ale Polska to jest specyficzna konstrukcja, wybierano króla elekcyjnie. Tak? W Królestwie Bożym nie ma wyborów elekcyjnych. W Królestwie Bożym funkcjonuje hierarchia. I w Kościele też funkcjonuje hierarchia. Dlatego musisz mieć ojca albo duchowych ojców. Tak musi to działać. Musisz sobie to znaleźć. Pamiętaj, to nie ojciec ciebie znajdzie, tylko ty musisz znaleźć sobie ojca. To nie działa w ten sposób, że przychodzisz do wspólnoty i jest tam jakiś lider wspólnoty i to jest twój lider. Posłuchaj teraz bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli ty jego nie obierzesz sobie w sercu na lidera, to nie ma żadnego znaczenia to, rozumiesz, że ty jesteś w tej wspólnocie, a on jest tam liderem, bo między wami nie ma żadnej więzi. Jeżeli między tobą a liderem nie będzie więzi, rozumiesz, to nie jest twój lider. Ty musisz wybrać lidera. Ty sobie musisz wybrać lidera. I to jest bardzo ważna rzecz dla nas. To nie masz, to mechaniczne jest. To w religii jest mechaniczne. Pamiętajcie, religijny system mówi tak. To jest pastor. Masz go słuchać. To nie o to chodzi. Albo to będzie stanem serca, albo nic z tego nie wyjdzie. Nic. Dlatego we wspólnocie nie może utrzymać się funkcjonowanie inne, tak, niż funkcjonowanie przez obór ojca. Przez wybór ojca. Byliśmy na spotkaniu pastorów, Bartek wtedy też był tam, i ja pamiętam, głosiłem tam tych pastorów i ja mówiłem, zacząłem mówić o ojcostwie. Ludzie, żebyście zobaczyli, jakie to wzbudziło kontrowersje. Jeden taki pastor dużego kościoła w Polsce, on się tak oburzył i siedzi i mówi tak. To w takim razie kim ty jesteś dla ludzi w kościele? Ja mówię ojcem. A on mówi, ale jak ojcem? A ja mówię, a ty kim jesteś? On mówi, ja jestem mentorem, aby to jest twoja osobista tragedia. Twoje. To jest twój problem. Że ty sobie takie miejsce obrałeś. Rodzina. Po grecku to jest patria. To jest greckie słowo patria. I to słowo patria jest od słowa pater. Czyli ojciec. I tu nie chodzi o płeć, bo tu nie chodzi, że to jest mężczyzna, bo to w ogóle nie o to chodzi tutaj. Ojcem może być kobieta. Kiedyś Watchman Nee, człowiek, na którym ja się też wychowywałem, pierwszy taki nauczyciel wiary, który gdzieś w moim życiu zaistniał, on zawsze fajnie mówił, on się wywodził też z tych nurtów takich wolnych chrześcijan, w ogóle takich, tylko że on naprawdę się, on to był człowiek przebudzenia,
No, dzisiaj wiadomo, jak się czyta jego, to widać, że on tam wielu objawień nie miał, nie sięgnął po mnie i tak dalej, ale generalnie sięgnął po bardzo mocne prawdy. I on zapytany, bo oczywiście w tych nurtach, które tam były, kobieta nie była uznawana na takich samych warunkach za usługującego jak mężczyzna, no bo to wiemy, jakie tam Kongo jest w związku z tym, tak? Ale jakby kiedy był on pytany o to, mówi: bracie Oczman, a co ty myślisz o usłudze kobiet, tak? I on miał takie fajne powiedzenie: jak to co myślę? Każda siostra to też brat. On tak do nich mówił, wiesz, to w ogóle jest, to było niesamowite, bo on w ogóle rozwalał ten cały system taki w ogóle, który tam mieli, wiesz. Mówi: nie ma różnicy. Nie ma. On nigdy w ogóle nie używał innych sformułowań, bo były bracia, wiesz, to zawsze do wszystkich. Bracia. Więc tu nie chodzi o płeć, tu chodzi o to, że są w kościele ojcowie. I ty musisz sobie znaleźć ojca. Tyle. Potem stać się ojcem dla kogoś. Bo to jest konsekwencja. Rozumiesz? Wyrastasz w ojcostwie i potem prezentujesz ojcostwo. Tak się buduje rodzinę. Musisz mieć tylko jeden duchowy głos mówiący do ciebie. Jeden duchowy głos. To nie znaczy, że to ma być jeden człowiek, ale oznacza, że to ma być jedna koncepcja. Jedna koncepcja musi do ciebie mówić. Bo jak będziesz miał dwie koncepcje, rozumiesz, to będziesz miał bałagan w życiu. Nie dobieraj sobie dwóch różnych głosów. Jeden głos. Jeden głos. Może płynąć z różnych ludzi, może płynąć z różnych czasów, ale jeden głos. Ja sobie znalazłem taki głos. Znalazłem sobie taki głos. Ja miałem trudniej w życiu. Ja powiedziałem Bogu potem, jak zacząłem służyć: Boże, ja nie chcę, żeby ludzie, z którymi ja pracuję, mieli jak ja. Bo ja się musiałem przebijać przez, wiesz, przez to, że ja nie miałem ojców. I to wcale jest nieprawda, że ja nie chciałem go mieć, bo ja go szukałem dramatycznie. Ja dramatycznie szukałem ojcostwa. Dramatycznie. Jak zaczynałem moją służbę, to ja poznałem większość pastorów w Polsce. Liderów, różnych ludzi. Z jednymi z nich mnie łączyły jakieś głębsze rzeczy, z innymi nie. Natomiast kiedy zacząłem się rozwijać coraz bardziej, wiecie, to kurczę, to się wszystko rozchrzaniało. Rozchrzaniało. Bali się iść dalej, wiecie, nie? A ja nie mogłem się już zmieścić w tym. Chciałem. Bóg mi świadkiem. Chciałem. Ja się złamałem i byłem gotów siedzieć u stóp człowieka. Zresztą tak było niejednokrotnie, że odnajdowałem gdzieś człowieka, przez którego potężnie działa Święty Duch, i czerpałem z niego. Ale nigdy to nie sięgnęło realnego poziomu ojcostwa. Bo ojcostwo to jest coś więcej, tak, niż mówienie kazań do kogoś. Jak na tym zjeździe pastorów, co byliśmy, nas była tam większa ekipa wtedy z Warszawy, i jedna dziewczyna od nas z kościoła, taka ewangelistka, ona weszła na salę, tam było dużo tych pastorów, i Agata siedziała. I wiecie, ona zrobiła? Usiadła Agacie przy nogach i przytuliła jej się do nóg, nie? Ty, ze 20 tych pastorów, do czego oddech wstrzymał? Wchodzi dziewczyna, wchodzi i siada przy czyichś nogach i się przytula do niej. Co to jest? I mówi do niej: mamo. Rozumiesz? Głosi Ewangelię w mocy, uzdrawia chorych, tak? Robi biznes i mówi do mojej żony: mamo. Dlaczego? Po co? To jest samodzielna jednostka, namaszczona, niezależna finansowo. Niezależna mentalnie, rozumiesz, o co chodzi? Zdrowa. Czego ona chce? Co ona robi? Wiecie, co ona robi? Ona coś znalazła. Ojcostwo znalazła. A że jest wolna, to się w tym rozwija.
To jest bardzo trudne dla sierocego umysłu. Sierocy umysł to mówi, wiecie co mówi sierocy umysł? Przecież sobie nie znajdę kogoś takiego, bo mnie skrzywdzi. Dlatego prowadzimy z ludźmi pracę. Tak? Bo ludzie są pokrzywdzeni w ogóle. I dla nich ojcostwo to jest dramat. Dramat. Bo mówię, ojcostwo jest o wiele większą rzeczą niż mentoring, kierownictwo. Wiecie? Wiele większą. To jest wejście w interakcję, głęboką interakcję miłosną. Powierzanie się sobie nawzajem. I tego trzeba szukać w Kościele. Rozumiecie? A potem być takim człowiekiem dla innych. Człowiek, który doświadczy ojcostwa, on będzie dobrym ojcem później. A wiecie, co definiuje ojca? Będzie kładł życie za dzieci. Bo rodzic życie położy. Najemnik nie położy. Najemnik nie. A rodzic położy. Dlatego musisz szukać tego, a potem też w swoim życiu prezentować to wobec innych. Tak funkcjonuje Kościół. W Kościele katolickim się nazywa w ogóle ojciec taki, ojciec taki. On ma tyle z ojca, rozumiesz, co krowa z baretnicy. Taka prawda. Ojciec. Wiesz, jaki ojciec? Ojciec to jest głębia osobowości, a nie nazwanie. Kiedyś taki jeden pastor z Ukrainy powiedział taką fajną rzecz, zapamiętałem. Mówi tak. Po latach służby doszedłem do wniosku, że nie każdy osobnik rodzaju męskiego to mężczyzna. Po następnych latach doszedłem do wniosku, że nawet jak już ktoś jest mężczyzną, to niekoniecznie jest ojcem. Do takich wniosków podchodził, bo bardzo słusznie. Zobaczył to. Co to znaczy, że musisz mieć jeden duchowy głos? To znaczy, że musi być to jedna wizja, jeden kierunek, jedno źródło objawienia. Dlatego w Kościele funkcjonuje jedność myśli, jedność zdania. Jeżeli w Kościele nie ma jedności myśli, jedności, ja nie mówię o tych, o rzeczach drugorzędnych, bo rzeczy drugorzędne nie mają żadnego znaczenia. Żadnego. Żadnego. Wiesz, o co chodzi. Jeden lubi czekoladki, drugi jak mu nogi śmierdzą, jak jest z tym szczęśliwy, nikogo nie krzywdzi, niech tak żyje. To naprawdę nikogo nie powinno obchodzić. Chodzi o to, że w sprawach pierwszej ligi jest jedność myśli, jedność zdania. A ja widziałem masę kościołów, gdzie ludzie się potrafili kłócić z pastorem. Ja mam inne zdanie. Wyjdź stąd. Ja pamiętam, mieliśmy takie usługi. Byliśmy w jednym kościele takim. Głosimy, ja głoszę, Agata filmuje. Ja głoszę i siedzi człowiek. I mówi, ale to jest inaczej. Przemilczałem. Pastor tego kościoła siedzi. Przemilczałem. Dalej coś mówię. Ale ja myślę, że jest inaczej. Ja mówię, wstań, bo cię podniosę. Wstań. On siedzi. Ja mówię, co ci powiedziałem? Wstań. Wiesz, kim jestem? Jestem Bożym pomazańcem. Ty w ogóle trybisz to? Mówię, jeżeli nie, to stąd wyjdź. I nie wracaj tutaj. I on wyszedł. Potem mówię do tego pastora, to jest człowiek, od ciebie z kościoła? Tak. Ja mówię, jakim prawem taki człowiek jest u ciebie w rodzinie? Bandyta! Przecież to jest bandyta, który każdego dnia szepcze na ucho ludziom w kościele rzeczy przeciwko tobie. Jesteśmy w innym kościele. Zaczyna się spotkanie, z sali obok wychodzi grupka mniej więcej 15 osób. Moja żona jest prorokiem. Podchodzi do pastora i mówi do niego tak, kto to jest? A ten pastor mówi, moja grupa wstawiennicza. Agata mówi, przecież oni cię wszyscy nienawidzą. Wszyscy. No co ty, Agata? Agata mówi, proszę cię. Mówi, zobacz, ta pierwsza mówi, kto to jest? On mówi, liderka. Agata mówi, czarownica. A wszyscy funkcjonują pod jej jurysdykcją.
Kilka miesięcy później wyprowadziła z kościoła masę ludzi i założyła coś na obraz kościoła. Poraniła wszystkich. Oczywiście filarem była grupa wstawiennicza. Rozumiecie? Takich rzeczy jest masa po Polsce. Ale kiedy funkcjonuje system realnego kierunku, tak? To takich rzeczy nigdy nie będzie. Bo w kościele, kiedy kościół funkcjonuje prawidłowo, formuła prorocza jest na porządku dziennym. Tam się wszystko wie. Czy jest ludzi 50, 100, 200, 300 tysiąc. Bo świadkiem Jezusa jest kto? Duch proroctwa. I wiadomo, co się dzieje. Bo w rodzinie wiadomo, co się dzieje. Jak w rodzinie nie wiadomo, co się dzieje, to to nie jest rodzina ludzi. W rodzinie wiadomo, kto gdzie piardnie i każdy z nas mru. Rozumiesz? Taka jest rodzina. U nas Wiktor puści bąka, Sara z drugiej strony krzyczy: Wiktor, puściłeś bąka! A skąd ty wiesz? Ja cię znam! To twój zwrot! Taka rozmowa dzieci w domu w ogóle. Ona go zna. Tak. Dlaczego ona go zna i zna jego zwrot? Ponieważ ona wie, co on je, tak? Ona wie, jak on funkcjonuje, ona z nim jest blisko. Tak? I tak funkcjonuje perspektywa prorocza. Dlatego jeden kierunek. No nie ma w kościele, że mamy dzisiaj kilka kierunków, my się zgadzamy, z tym my się nie zgadzamy. Idź stąd, idź proszę, załóż inny kościół, tak? Otwórz to inne w ogóle, proszę cię. Zrób nam przysługę. Jest taki pastor, on jest apostołem dla takiej formacji blisko 800 kościołów, nazywa się Latarnia Morska. On ma taką zasadę, że jak ktoś zaczyna wychodzić poza kierunek, tak? To się z nim spotyka, mówi: posłuchaj, mamy dużo pieniędzy. Chciałbym ci kupić bilet samolotowy i opłacić pierwszy miesiąc życia w innej części świata. Odejdź od nas. Proszę cię. Zapłacę ci. Tylko nie bądź. Bo ty się nie zgadzasz tutaj z tym, co się dzieje. Zrób sobie swój interes, ok? Masz swoje objawienie. Każdy swój ciężar poniesie. Amen? Swój. Weź swój ciężar i nieś. Ale nie tu. Dlatego rozumiecie, dlaczego w kościele tak to jest ważne? Bo to jest rodzina. Bo inaczej jest rozpierducha. Tak? A zespół apostolski, on buduje rzeczy trwałe. Mamy budować trwałe rzeczy. A nie, że przychodzi ktoś, mówi: ja mam tutaj swoje zdanie, idź stąd, weź, proszę cię. Na twoje miejsce ja sobie przyprowadzę 15, bo ja głoszę Ewangelię, naprawdę. W tym kraju jest tak mało ludzi zbawionych. Jest nas mniej w tym kraju zbawionych niż w Arabii Saudyjskiej. Tu jest roboty po kokardkę, człowieku. Tu naprawdę, w kościołach religijnych goni się, bo żeby on nie odszedł, ale niech idzie z kościoła. Niech idzie, naprawdę na zdrowie. Że się nie zdarzyło, żeby przez to, że wrzucisz zgniłego ziemniaka do worka ze zdrowymi, żeby tamte spowodowały, żeby ono zdrowiał. Właśnie będzie odwrotnie. Kiedyś pracowałem w firmie takiej, na wózku pracowałem widłowym i wysłali mnie do takiej na część starą zakładu, żebym kontenery takie, które tam były złożone, były tam dobre i były niedobre, żebym je segregował, te kontenery, taką pracę miałem. No to sobie segregowałem te kontenery, ale niektóre były pomieszane ze sobą. Także na przykład stał dobry, a na nim leżał popsuty. No i łapię jeden kontener, podnoszę go i to była taka sytuacja, że podnosiłem ten dobry, a na dole był podwieszony popsuty, tak on się zahaczył za niego. I tak sobie myślę, podniosę go wysoko, jest dobry, a tamten słaby, no to jak go tak podniosę i tamten zostanie całkowicie ten słaby uniesiony ponad ziemię, to się zerwie i po prostu nie będę musiał schodzić z tego wózka, rozkładać tego żelastwa, a ten dobry sobie postawię z boku. A Duch Święty do niej mówi: bardzo się mylisz. Ten, który wisi na tym dobrym, ściągnie ten dobry na dół. Oczywiście, no co robię, no nie biorę pod uwagę w ogóle, co mi mówi Duch Święty. No przepraszam, no Duch Święty nie mówi do mnie teraz.
To nie jest Duch Święty. Duch Święty nie mówi do ciebie, jak siedzisz na wózku marki Bułgar, rocznik 72. Rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, to tak nie mówi Duch Święty. Więc podnoszę na zdrowie kontener zdrowy z przyczepionym chorym. I na moich oczach widzę, jak chory kontener ściąga zdrowy, obydwa spadają i stają się jedną wielką bryłą złomu. I Duch Święty mówi, mówiłem ci, eliminuj jednostki buntownicze, bo ci będą niszczyły ludzi. Eliminuj. I w kościele nie trzeba się tego bać. Bunt ma tą samą podstawę demoniczną, co czary i bałwochwalstwo. I koniec. Nie chcesz? Idź stąd, bo mamy taki kierunek. I tyle. Żadnej demokracji. Tak funkcjonuje Kościół. Ten sam ton głosu. Ten sam ton głosu. Ponieważ stoimy na prawdzie. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś miał inny ton głosu. Niech mają ten inny ton głosu. Tylko ja się nie podłączam pod to. Rozumiecie? Ja się nie podłączam. Ja nie chcę. Ja jestem antyekumeniczny. Bardzo. Nie interesuje mnie połączenie takie. Tak samo jakby nie interesowało mnie to, żebym miał, nie wiem, najpiękniejszą żonę na świecie, ale była niewierząca. Ja rozumiecie? Nie wiem, no, budzisz się rano, człowieku, wiesz, o co chodzi. Córka diabła obok ciebie leży. Ładna, bo ładna, na zostań. Nie wolno mieszać. Nie mieszamy. W kościele nie mieszamy. Bardzo ważną rzeczą jest wyeliminowanie sprzężeń. Czyli jeżeli przychodzą sprzężenia na poziomie hierarchii, to je eliminujemy. Jeżeli są między liderami, między ludźmi, którzy czymś się zajmują, sprzężenia, tak? Zajmujemy się szybko aby to zlikwidować. Nie może być sprzężeń. Dlatego bardzo ważną rzeczą jest w Kościele, że ludzie, którzy zajmują się jakąkolwiek formą liderstwa, byli ze sobą jak najbliżej. Jak najbliżej. Okej? Blisko, blisko, blisko. Muszą po prostu siebie bardzo dobrze znać. My w Warszawie doprowadziliśmy do tego, że grupa liderów porusza się absolutnie już w ogóle bez żadnej kurtuazji. To nie ma takiego czegoś. To mówimy w ogóle sobie, w ogóle daliśmy sobie prawo do tego, wiecie? Świadome prawo. Mówimy sobie prawdę, mówimy o sobie prawdę, tak? Idziemy jak burza jeden za drugim, ale nie zostawiamy w ogóle takiego miejsca, że pozwalamy sobie na jakieś niedomówienia. Nie ma niedomówień, nie? Nie? Do końca. Tak? Jesteśmy ze sobą, kontaktujemy się. W Warszawie Kościół działa w ten sposób, że są grupy domowe. Ja wszystko podzieliłem na grupy domowe. I te grupy domowe funkcjonują jak suwerenne kościoły. Ja tam nie jestem na tej grupie. Ja nie kontroluję tego w ogóle. Grupy mają swoich liderów. Ja nikogo nie rozliczam z tego, ja w ogóle, bo wiecie o co chodzi, bo ja wierzę ludziom, nie? Bo w ogóle w rodzinie się wierzy sobie. Wiecie o co chodzi? Wierzy się. W ogóle ja wierzę, a diabeł mówi do mnie, nie wierz. Ja mówię, wolno. Z nas dwóch, ja jestem wierzący, ty nie. Wiecie, tak jest między nami. On jest niewierzący w ogóle. Nie ewangelicznie przynajmniej. Chodzi o to, że ja wierzę ludziom, bo to są moi przyjaciele, tych ludzi za przyjaciół, oni są ze mną blisko, ja tego nie kontroluję. I teraz o co chodzi? Ustaliliśmy na przykład coś takiego, że są ludzie w kościele, którzy przychodzą na jedną grupę i usłyszą coś i potem idą na inną grupę, tak? Na drugiej grupie coś usłyszą i zaczynają wkręcać jeden. Zaczynają jakby te rzeczy kręcić. I mówią, a ten mówi to, a ten mówi tamto. Rozumiesz? I my uczymy liderów tego, że nie może być między nimi spięcznie. Na poziomie podstawowym wszyscy mówią to samo. To samo. Koniec. Nie ma, że ktoś pójdzie, to tak jak w rodzinie jest, że wiecie, co robi dziecko na początku? Że mama nie pozwala, idzie do taty. Tata nie pozwala, idzie do mamy. Dopiero w tym momencie następuje prawidłowy rozwój dzieci, kiedy mama i tata staną w jednym duchu, jednym głosem. U nas na przykład tak było, że Agata do jakiegoś czasu broniła Wiktora. Broniła go w ten sposób, że ja coś mówiłem, tak?
I on do niej przychodził i ona gdzieś tam mu pozwalała na coś, wiesz. I któregoś razu ja rozmawialiśmy o tym, jak tam mówił, musimy być jednym głosem do dzieci. No jeden głos, no nie ma bata. No. I któregoś razu nastąpiła jakby tutaj taka duża zmiana. Ja powiedziałem coś do Wiktora i on natychmiast skierował wzrok na Agatę. Agata powiedziała tylko jedno. Tak jak tata. I ty przeciwko mnie! Nie jestem przeciwko ciebie. Przeciwko tobie. Tak jak tata powiedział. Z mojej strony było to samo. Ja mówię, tak jak mama powiedziała. Dlatego sprzężenia między liderami są niemożliwe w kościele. Od razu eliminowane na samym początku. I co? Posłuszeństwo i wytrwałość. Rozumiejąc system hierarchiczny, musimy rozumieć system posłuszeństwa. I wytrwałości w tym. Więcej, zrozumienia, że liderzy w kościele też są pozaburzani. To nie są idealni ludzie. Sorry. Po prostu. Wiesz. Ja wtedy ludzi mówię, ja jestem waszym przywódcą, ale ja mam swoje problemy. Wy potrzebujecie mnie, a ja potrzebuję was. Ja bym w życiu nie zaszedł, ludzie, przecież w życiu nie zaszedł do miejsca, w którym ja jestem, żeby nie ludzie, którzy mnie otaczają. Przecież kurczę, przecież to bez przesady. Wiesz, moje osobiste namaszczenie, ono mnie było w stanie doprowadzić do jakiegoś miejsca, a potem zaczyna się rozwój społeczności. Ok? Rozwój społeczności. I teraz ja bez ludzi. Moja służba bez tych ludzi nie istnieje. Nie ma jej. Ok? Ja się śmieję, jak ja w ogóle słucham, w ogóle wiesz, pastorów, jestem pastorem. Ja mówię, a masz z owce jedną? Jedną. Jedna owca chociaż. Masz? No szukam. Ale on już jest pastorem, cholera, widziałeś? On jest, takie ma przekonanie. On jest pastorem. On mówi, to dobrze owce mieć, jak się jest pastorem. No. Nakarmić kogoś, tak, umyć, uczesać, coś tam. I ja mówię do ludzi, ja potrzebuję waszego posłuszeństwa, bo ja inaczej też nie umiem działać. Musicie mi ufać i pomagać mi, abym się zmieniał. Bo ja się muszę zmieniać. Bo ja jestem w procesie zmian. W procesie zmian. Rozumiecie? I to jest bardzo poważne, bo to jest wzajemna zależność. Pokażę wam, jak działa system posłuszeństwa od mojej strony na przykład. Są poustanawiani liderzy u nas w kościele i teraz o co chodzi? Ci liderzy zarządzają czymś, tak? I wiecie, co robię? Z automatu wchodzę pod autorytet zarządu tego lidera. Bo to on to ustanowił. Jak ja przyjeżdżam do kościoła tutaj i Bartek do mnie mówi, robimy tak, tak i tak. Ja raz do niego nie powiedziałem, że ja mam inne zdanie na ten temat. Ja mówię, tak jest. Tak jest. Dlaczego? Dlatego, że ja rozumiem, czym jest posłuszeństwo. Ja to rozumiem. Ja to stosuję. Bo nie ma ludzi w kościele, którzy są ponad systemem posłuszeństwa. Rozumiecie? To jest ważne, żeby to zaczaić. Że posłuszeństwo nie jest poniżającą rzeczą, chociaż dla zakompleksionego narodu polskiego zawsze tak było. Bo u nas bycie komuś posłusznym oznaczało to, że jesteśmy od kogoś gorsi. W krajach anglosaskich tak nie ma. Tam to jest normalne. Rozumiecie? Bo tam monarchia zawsze była, nie? U nas nie. I to przychodzi potem na kościół. A prawda jest taka, że posłuszeństwo ono jest lepsze niż ofiara, mówi Słowo Boże. Lepsze, większe, tak? Bo posłuszeństwo jest związane z tym, że ja ufam Tobie, w związku z tym słucham Ciebie. Ufam Tobie. Ok? Uznaję Ciebie. Uznaję Ciebie. I jestem w tym wytrwały. Nie myślę sobie, o, bo on
bo on jest liderem, to on tak, bo on powinien tak, tak doskonale coś. Nie wiem, czy powinien doskonale, ok? Też człowiek się uczy. A? Uczy się być liderem na przykład. Ty, w świecie są studia, proszę ciebie, w tym kierunku. A w kościołach się wymaga tego, żeby w ogóle każdy lider to była doskonała postać. Wtedy będę ci posłuszny, jak ty będziesz doskonały. No ja nie wiem, no bez przesady. Tylko będę posłuszny doskonałemu liderowi. To ja nie wiem, czy takiego znajdziesz. Jezus taki był. Tak? Tylko on wziął stąd poszedł. I koniec. I zostawił, proszę ciebie, 12 w ogóle niedoskonałych liderów. Popieprzonych jak piątek z pankracji. Równiutko. Wszyscy. Zaburzony jeden w jeden. Przeanalizujcie sobie ich osobowość. Zobaczcie, co to za ludzie. No, przepraszam. Jeden tchórz, proszę ciebie, drugi niewierzący. Rozumiesz, trzeci piroman i tak by szedł do końca z nimi. Tak, taką ekipę zostawił Jezus. Człowieku. Rozumiesz? Ten chciał coś spalić, ten się wypiera, tamten coś innego robi. Wiesz, co chodzi o grupę zostawił. Jest taki dowcip w ogóle, że wiesz, Jezus wchodzi do nieba, tak? Podchodzi do niego archanioł Gabriel, mówi, Panie, przepraszam, mówi, a jaki jest plan B? W ogóle anioł 100% intelektu, jak zobaczył to, co tam zostało w ogóle. Nie ma planu B w ogóle. Zaufałem im, wiesz. Zaufałem tym ludziom, tym 120 ludziom i 12 liderom wśród nich, tak? Że oni poruszą ziemię. Ty. Zaufałem Piotrowi, który się mnie wyparł. Zaufałem Janowi, co chciał wioskę spalić. Zaufałem Tomaszowi, co był niewierzący do wczoraj. Rozumiesz, zaufałem mi wszystkim. Ty. Taki numer zrobiłem archaniele Gabrielu. Co ty na to wiesz? Człowieku, ze włosy te blond rwał, człowieku, chyba tam patrząc na to. Panie Jezu. O co chodzi? A to jest zaufanie Boga do człowieka. I teraz, a my wymagamy często, wiesz, ludzie wymagają mnie człowieku. Ja życie za ciebie położę, ale ja w ogóle też wychodzę ze swoich zaburzeń, rozumiesz? Bo miałem trudne życie, kurczę. Okej? Okay? Miałem trudne życie. Przez wiarę wszedłem w to, co robię. Przez wiarę wszedłem w apostolstwo, w ogóle wiesz. Bez przygotowania. Zaryzykowałem. Rozumiesz? Tak jak przez wiarę wszedłem w małżeństwo. Przez wiarę wszedłem w ojcostwo. Ok? Przez wiarę w ogóle wiesz. Że ja to, coś tu zrobię w tym wszystkim. Tak? Przez wiarę dzisiaj ojcuję ludziom. Tak? W tym wszystkim mogę się mylić. W ogóle coraz mniej się mylę. Chwała Bogu. Natomiast w ogóle no, żyję. Tak? To trzeba też mnie rozumieć. No, ja rozumiem ciebie, rozumiem mnie. I razem jakoś się dotoczymy. Czym się bronić i tyle. Stawać plecami do siebie i lać diabła. Ale te posłuszeństwo, ta posłuszeństwo jest wytrwałe, są mega ważne w tym wszystkim. Czy nie wolno się doszukiwać, że bo ty jesteś tutaj przywódcą, to ty masz takie, spełniasz te. Nie, mówię, jak ludzie do mnie przychodzą, wiesz, bo ty powinieneś. Ja mówię, ty na terapię jesteś. Okej? Okay? Czego się boisz? No czego się boisz? Stoi i płacze. My czego się boisz? No nie bój się. No bo nie wiem, gdzie ty mnie zaprowadzisz. Ja cię prowadzę, chłopie. Ja cię kocham. Chodź. Pogadamy. Kurczę. Jak wygląda życie codzienne w kościele? Pierwsze. Kościół musi zrozumieć, że życie Kościoła to jest życie na polu walki. To jest życie na polu walki, sorry, ale tak to wygląda. Póki jesteśmy na tej ziemi, to jesteśmy w miejscu nieprzyjaznym do życia. Rozumiecie? Niestety. To jest Matrix i koniec. I tu żyjemy, tak? Żyjemy w środowisku nieprzyjaznym. Często ludzie przychodzą, mówią, pastorze, czemu ta kierowniczka wobec mnie taka jest w pracy, przecież ja chodzę z Bogiem. Mówię, a kierowniczka chodzi z diabłem. Rozumiesz? I sytuacja jest tego rodzaju, że ty jesteś na obcej ziemi, a ona na swojej. Taka jest sytuacja. Ona jest w domu, a ty nie. A ty na wyjeździe. Bo o tobie jest napisane, że jesteś pielgrzymem, tam pielgrzymujesz w ogóle, to twoja ojczyzna jest w niebie, to się dziwi, że ci źle skier... Co mam zrobić, proszę cię, bo ja mówię, no dużo możesz, do końca ci nie powiem, bo przecież wiem, jak w tym stanie się pomodlisz, no pomodlisz się, ona umrze później, także nie powiem ci, w razie mówię, pracuj w ogóle nad sobą, w ogóle.
No bo wiem, wiesz, że to... Te gumary były, że... Powtarzam po prostu. Ale życie na polu walki, rozumiemy to. To, że nie żyjemy w iluzji takiej, że my jako wierzący ludzie będziemy mieli sielankę na ziemi. Jezus powiedział, w ogóle prześladowania mieć będziecie. Amen. I to w ogóle zamykamy temat. Ja jestem pierwszym człowiekiem za ruchem wiary, jestem człowiekiem ruchu wiary. Głoszę prosperity, wiesz, ale ja nie mam iluzji, że na tej ziemi my przejdziemy bezproblemowo. Bo nie przejdziemy. Zwyciężymy! A to jest inny kaszel. Okej? Okay? To jest inna i w ogóle inna para kaloszy, żeby zwyciężymy. Ale jak my zwyciężymy? Z zaciśniętymi pięściami. Tak? Ty musisz wprowadzać królestwo. A więc ty będziesz się przebijał z tym królestwem. A więc życie na polu walki. Druga rzecz to jest systematyka wspólnego życia, wspólne spotkania. Systematyka relacji. Coś, co jest systematyczne, stałe. Kościół to rzecz stała. Codzienność kościoła. Uczycie się życia codziennego. Nie ma takiego podziału Bóg, rodzina, Kościół. Rozumiecie? Takie nauczania. Mnie też tak nauczyli kiedyś, potem tak tłukłem jak papuga. To też do innych ludzi potem je przepraszam się. Boże, co ja tym ludziom gadałem? Kościół to jest życie nasze. Ok? Życie. Życie. My żyjemy Kościołem. W Kościele wychowujemy dzieci. W kościele zakładamy firmy, rozumiecie co robimy? I idziemy zdobywać z kościołem świat. I nie jesteśmy, idziemy do świata nie w formie tego, jesteśmy dla was jakąś alternatywą. Nie. Jesteśmy jedynym miejscem, do którego powinniście przyjść. Kiedyś zaprosił mnie jeden pastor na ewangelizację. Głosiłem u niego i poprosiłem o tą ulotkę, co miał, bo żeby zapamiętać, jak będę głosił, gdzie jest spotkanie wieczorne, bo nie pamiętałem tego adresu. Biorę tą ulotkę od niego i czytam, a tam są wymienione wszystkie kościoły w mieście. Taką ulotkę zrobiłem. Podchodzę do niego, mówię, co to jest? A on mówi, traktat ewangelizacyjny nasz, taka ulotka. Ja mówię, przecież tu masz wypisane wszystkie kościoły w mieście. Kościół źródłoświątkowy taki, baptystyczny, wolny, chrześcijan, adwentyści, dnia siódmego, metodyści. No tak, bo my chcemy, żeby ludzie mieli alternatywę. Słucham? Alternatywę? Jesteś charyzmatykiem i roznosisz ulotkę, ok, z adresem kościoła baptystycznego? Czy ty jesteś chory na głowę? Ja mam głosić Chrystusa, przyprowadzić człowieka do Jezusa, dać mu ulotkę, a on do baptystowa pójdzie. I tam mu powiedzą, że jestem heretykiem. Dobrze, że mu powiedziałem Ewangelię, bo Teroński ma dobre świadectwo, ale więcej nie można go słuchać. Mówię, posłuchaj mnie. Już nigdy tu nie przyjadę. Chyba, że te wszystkie ulotki wyrzucisz teraz. I koniec. Bo ja nie mogę takich rzeczy robić, bo to jest strzał w kolano. Derek Prince powiedział, jak można świeżo narodzone piskle włożyć pod martwą kurę? Przecież ono tam umrze. Na litość boską. Troszeczkę pragmatyzmu życiowego. Systematyka spotkań, relacji. Robimy tą rzecz razem. Żyjemy Kościołem. Nie bawimy się w ogóle w to, że coś jeszcze jest więcej. Rozumiecie, o co chodzi? To więcej ma przyjść do nas. Ok? Nie jesteśmy alternatywą. Jesteśmy jedynym rozwiązaniem. Jakie są zagrożenia? Drugi list Jana 1,4. A potem od 7 do 11 możecie o tym przeczytać. Po pierwsze, nie wszystkie dzieci Boże chodzą w prawdzie.
Bardzo ważna informacja. Zresztą może przeczytajmy, bo to jest ciekawe. Pierwszy, drugi list Jana. Drugi list Jana. Czwarty werset najpierw. Uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi, posłuchajcie, między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie. Wiecie, co to jest za list w ogóle, drugi list Jana? To jest list, który jest zatytułowany do jakiejś kobiety. Ale to nie jest list do żadnej kobiety. To jest list, prawdopodobnie, wysłany już z niewoli Janowej. Kiedy Jan jest już w jakiejś tam formie zniewolenia. I Jan, jako, bo tak naprawdę Jan umiera ostatni. To jest ostatni apostoł, on umiera w ogóle śmiercią naturalną. Zawsze mi to było dla mnie ciekawe, że ten Jan tylko umarł śmiercią naturalną. A to był apostoł, który był najbliżej Jezusa, był bliziutko. Bo ciekawe, że on najdłużej w ogóle przeszedł. To jest jakby gryps. To jest jakby zakamuflowany list. Bo to jest list do jednego z kościołów. To jest list do jednego ze zborów. On pisze to w formie takiej, jakby pisał do jakiejś kobiety o jej dzieciach. Bo to było możliwe, żeby w ten sposób się to wydostało z tego miejsca niewoli. Czy to było więzienie, czy to było cokolwiek innego, ja nie wiem. Dokładnie. Natomiast on pisze, bardzo, uradowałem się bardzo, że między dziećmi Twoimi znalazłem takie, które chodzą w prawdzie. Jaka jest w związku z tym informacja? Nie wszystkie dzieci Boże chodzą w prawdzie. Nowe narodzenie to jest punkt startowy. Narodziłeś się z Bożego Ducha, idziesz do nieba, amen, kropka. Zamykamy temat, tak? Ale to, że Ty się narodziłeś z Bożego Ducha, w ogóle nie oznacza, że dalszy Twój rozwój to jest rozwój w prawdzie. Można się narodzić z Bożego Ducha, a mieć tak pochrzanione życie, tak pochrzanioną głowę, tak pochrzanione poglądy, rozumiesz, że się w głowie nie... I tak też żyć i też to propagować. No i zresztą mamy tego dowody. Przecież znacie masy ludzi, którzy są odrodzeni z Bożego Ducha, nie można powiedzieć, że nie są. A przecież słyszycie, co mówią i widzicie, co robią, tak? Zalęknieni, załamani, głoszący różnego rodzaju herezy, tak? Tylko po to, żeby jakby usankcjonować swoje zachowanie. Rozumiesz? Kto głosi na przykład, że nie ma sensu publicznie ewangelizować? No ktoś, kto się boi publicznie ewangelizować, to bardzo proste. No kto głosi, że dary duchowe już ustały? No człowiek, który się nie otworzył na Ducha Świętego i przez niego nie działają dary. No kto to może głosić? No jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś, kto posiada dary duchowe, mówił, że dary duchowe nie działają. Lękowe wszystko jest. Lękowe. Lękowe. Człowiek jest mistrzem w dorabianiu doktryny do swojej patologii. Mistrz świata. A wierzący to arcymistrz. Tak? Bo już mamy Ducha Świętego, to już tak potrafimy to wszystko uklecić i Biblię mamy w jednym palcu. A więc to jest bardzo ważne. Zagrożenie takie. Czyli to jest bardzo realne zagrożenie. Czyli to, że ktoś się odrodził z Bożego Ducha, to w ogóle nie oznacza, że to jest osoba, z którą my możemy funkcjonować jako Kościół. Nie, 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 nie. To łączy nas tylko na jednym poziomie, że razem idziemy do nieba. Rozumiecie? Idziemy razem do nieba, ale to nie oznacza, że razem mamy tu żyć. Jak ja się pomodliłem do Boga modlitwą wiary i mówię, Panie, modlę się w imieniu Jezusa, i proszę Cię, żebym z pewnymi braćmi i siostrami dopiero w niebie się spotkał. Zależy mi na tym bardzo. I Ty wiesz, Ojcze, z którymi. A z tymi, co wiesz, że mi się tu spotkał, to ja chcę się tu z nimi spotkać. I żyć. Niech moje drogi się nie krzyżują z pewnymi braćmi i siostrami nigdy. Nie poznajmy się. I będzie dobrze. Wszyscy będziemy szczęśliwsi. W niebie nie będziemy mieli tych dylematów, ok? Tam nie będzie wiara nam potrzebna, tak? Tam nie będziemy musieli w ogóle mieć nadziei żadnej, ok? Tam darów duchowych nie będzie, już sobie będę mógł się objąć z bratem baptystą, powiedzieć w ogóle, jest dobrze. Tak
bo mi nie będzie zależało, jemu nie będzie zależało, rozumiecie, o co chodzi? Miłość jest wartością wieczną, rozumiesz? Tam będzie tylko miłość, już nie będzie darów, ja już nie będę tam mówił innymi językami, on nie będzie mnie opieprzał, wszystko będzie pięknie. I wtedy my możemy sobie razem tam brykać jak baranki po tych zielonych niwach, rozumiesz? Zapomnimy o tym wszystkim, co tutaj było, ale na ziemi ja nie chcę. Ja nie chcę. Ja bardzo szanuję swoje ciśnienie, chcę 120 na 80 do końca życia. 120 na 80. Ja nie chcę innego ciśnienia. Ja nie chcę cały czas, rozumiesz, te napięcie, rozumiesz, ja nie chcę, że się coś tam zrobię, no antychryście. Ja się nauczyłem zwalczać stres, halleluja, rozumiesz? Ale w ogóle ja nie chcę spędzić życia na zwalczaniu stresu, rozumiesz, że ja sobie będę cały czas kortyzol obniżał przez wiarę człowieku, endorfiny uruchamiał, ja tak nie chcę, bo też bym chciał tak sobie pożyć normalnie, rozumiesz, że dlatego mówię, nie chcę się, panie, spotykać z braćmi różnymi tutaj, siostrami też. Trzymaj ludzi przewrotnych i złych z daleka ode mnie. Dlatego nie każdy brat w Chrystusie czy siostra w Chrystusie chodzi w prawdzie. O tym mówi słowo. I od 7 do 11, bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem i antychrystem. Miejcie się na baczności, abyście nie utracili tego, na czym pracowaliśmy, lecz abyście pełną zapłatę otrzymali. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma Ojca i Syna. Jeżeli ktoś przychodzi do was i nie przynosi tej nauki, nie przyjmujcie go do domu i nie pozdrawiajcie. Zobaczcie, ja, apostoł miłości. Kto go bowiem pozdrawia, uczestniczy w jego złych uczynkach. To nie ja napisałem. Siódmy werset. Nie zgadzają się z tym, że Jezus Chrystus przyszedł... Co to znaczy, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele? Bo to jest bardzo ważna informacja teraz dla nas. To, że ta informacja, ona nie mówi o tym, że ktoś staje, bierze się pod boczki i mówi tak, nie wierzę, że Chrystus przyszedł w ciele, bo to jest nieprawda, że on to mówi. Człowiek, o którym mówi tu Paweł, to człowiek, który nie zgadza się z tym, że Jezus Chrystus przebywa w doczesnym porządku rzeczy. To jest bardzo ważne, jak to w ogóle przetłumacz to sobie, to zobaczysz, co to jest. To słowo w ciele, oryginał mówi, że to jest doczesny porządek rzeczy, to się tak wykłada. Co to dalej oznacza? Czyli, że ten człowiek nie zgadza się, świadomie lub nieświadomie, z tym, że Jezus jest w 100% zaangażowany w każdy element życia na ziemi. A więc, jeżeli ktoś mówi, dziś Bóg nie uzdrawia, to jest stwierdzenie, że Chrystus nie przyszedł w ciele. O tym mówi ten werset. Jak to zbadasz, zobacz, jaka jest głębia zagadnienia. Informacja, że Chrystus przyszedł w ciele, jest informacją, że Chrystus jest zaangażowany w każdy element życia na ziemi. Każdy. W twojego ducha, w twoją duszę, w twoje ciało, w twoją fizyczność, w twoją psychikę, rozumiesz? Twoją wieczność. Chrystus jest Chrystusem praktykowalnym. Praktykowalnym. Chrystus wczoraj i dziś ten sam. No, ale jakiś brat czy siostra w Chrystusie powiedzą, no tak, Chrystus kiedyś uzdrawiał. No bo nikt nie powie, że nie uzdrawiał, tak? Bo to jest napisane w Biblii. Wypędzał demony. Ale dziś tego nie ma. Nie. I co ten człowiek robi? Ten człowiek podprogowo informuje, że Chrystusa dzisiaj nie ma w doczesnym porządku rzeczy. Że coś się zmieniło. Że coś się zmieniło. Nic się nie zmieniło. Nic. Tak jak było, tak jest. Bo ten Chrystus, który wypędzał demony, dzisiaj jest w tobie i ty wypędzasz demony. To jest proste jak drut. Ten Chrystus, który uzdrawiał Cię w Tobie, Ty uzdrawiasz. To jest normalne.
Rozumiesz, co to znaczy, że się zaprzecza, że Chrystus przyszedł w ciele? To jest grubsze niż to, żeby uznać, że Chrystus nie przyszedł w ciele. Nie. Ciało tutaj to jest doczesny porządek rzeczy. Krótko powiedziawszy, czyli człowiek taki nie zgadza się z mocą Boga w życiu człowieka. I zarzuca ci pychę. I zarzuca ci, proszę ciebie, że jesteś arogancki. I zarzuca ci i mówi tak, jak śmiesz stawać na równi z Bogiem. Ja mówię, ale Bóg we mnie zamieszka, no. W ogóle Bóg ma taki, Bóg ma takie coś, że się wciela. No w ogóle Bóg się wciela, no. Się wcielił kiedyś, taki dym smażyciowy, rozumiesz, o co chodzi? W ogóle tak się skontaktował z ludzkością, że się wcielił. Bóg nie mógł się skontaktować z ludzkością bez wcielenia. To były malutkie kropelki, gdzie on jakoś przenikał do tych umysłów, które się dały. Tak? A i tak błądzili człowieku, robili taki bałagan. Weź Salomona, no bardzo cię proszę. Kiedyś usiadłem i policzyłem, słuchajcie, ile miał dochodu dziennego. Dochodu dziennego, tylko to, co jest w Biblii opisane, przeliczyłem. Przynajmniej 100 tysięcy dolarów dziennie. Salomon. Ja się pytam, na cholerę ta cała akcja? Tak? Baby ściągać człowieku z połowy Afryki, budować im świątynię. Człowieku, taki kontakt z Bogiem, taki wpływ. Rozumiesz, o co chodzi? Najmądrzejszy człowiek chodzący po ziemi. No, rozumiesz? Co to w ogóle było? O co tu chodzi z nim, tak? Dlaczego? Bo tam był tylko wąski przeciek. Tam nic więcej nie mogło być. W tych ludziach nie było Ducha Świętego. Tam, bo Duch Święty nie był dany, bo Chrystus nie był uwielbiony. Rozumiesz? I w związku z tym teraz co Bóg robi? No idzie cały czas w jednym kierunku. Wcielić się muszę, no! Jak się z mrówkami dogadam? Jak mrówką się nie stanę, no. Przestać mrówką, wejść do mrowiska, się im tam pokazać w ogóle, że jestem, no. Tak, może mnie rozpoznają, jako świętą mrówkę. Co mnie rozpoznają, ci to i pociągnę za sobą, no, poza tym mrowisko, bo ono na spalenie idzie. No. Rozumiesz? I teraz ten zamysł Boga wcielania się, to jest zamysł stały, bo on wcielił się w Chrystusie, Chrystus idzie do nieba, on zsyła Ducha Świętego, który to Święty Duch co robi? No wciela się. I gdzie on jest teraz? No w tobie. W ciele. On jest w ciele. Ale teraz ktoś powie, a Chrystusa nie ma w ciele. Nie możesz powiedzieć, że jesteś jak Bóg z wyjątkiem bóstwa. No co ty? I koniec. I to jest to. Chcę, żebyście zrozumieli, to jest ogromne zagrożenie dla Kościoła. Posłuchajcie, zauważcie jedną rzecz. Nic tak nie wpienia religii, jak to, że jesteśmy zdecydowani, odważni, tak? Bezwzględnie idziemy za prawdą i mamy w nosie opinię publiczną. Nic tak nie wpienia. Ludzie to, rozumiesz, to wpienia ludzi. Ludzie by chcieli, żebyś był słaby, żebyś był cienki, proszę ciebie. Tak? Ludzie by chcieli, żebyś w ogóle był załamany, żebyś mówił, nie uda mi się. Tak? Żebyś mówił, zobaczymy jak będzie. Tak? Żebyś drżał przed diabłem, tak? Ale jak mówi, że diabeł jest krótki jak fiutek krasnoludka, to zaczyna być problem społeczny. Jak możesz? Ja mówię, ale z czym? Krasnoludka nie widziałeś. Weź. A diabeł tak jest. I Jezus tak go traktował. Okej? Okay? Jak nic. Żadnego szacunku. Bo to był wcielony Bóg. Wcielony Bóg. Wcielony Bóg. Ale grupa ludzi mówi, nie, 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 to tak nie można. To Chrystus, a ty to ty. I tu jest konflikt. I Paweł przed takimi ludźmi przestrzega. Mówi, tacy ludzie będą stawali na drodze rozwoju Królestwa. Dlaczego w Polsce jest tak, a nie inaczej? Bo taki mamy Kościół w Polsce. Rozumiecie mnie? Dlatego tak mało ludzi jest zbawionych w Polsce, przyjęło zbawienie, bo taki mamy Kościół. Mamy Kościół ludzi wylęknionych, zakompleksionych, którzy latają z konferencji na konferencję, którzy oczekują cały czas, że Bóg ich dotknie. Tak? Cały czas. A nie chcą, tak?
przyjąć proste informacje. Chrystus wczoraj i dziś ten sam. Przyjąłeś Chrystusa, przyjąłem i jesteś jak On. Możesz robić rzeczy takie jak On, żyć jak On i zrobić jeszcze większe. Możesz mieć 3 Facebooki. On nie miał żadnego. 8 werset mówi, miejcie się na baczności, czyli strzeżcie samych siebie, strzeżcie. Tak? Czyli dbajcie o to, aby nie wchłonął was ten system. Abyście nie łyknęli tej głupoty. Abyście nie połączyli się z tym. Miejcie uważne oko, oryginał mówi, na siebie samych i na siebie wzajemnie, bo te uważajcie, oryginał mówi, miejcie uważne oko. Tak? Uważne oko miejcie. Dbajcie o siebie. Jak widzisz, że w kościele brat czy siostra, tak, idą w jakąś głupawkę, tak, schodzą z pewnego poziomu, tak, to zajmij się nimi, ok? Zadbaj o nich. Nie pozwól, żeby ktoś na nich wpływał, tak? Kiedyś przyszły takie dwie sympatyczne dziewczyny do kościoła. Obydwie miały niecny cel. Tym celem było to, one nie przyszły do kościoła, ponieważ kochały kościół, tylko przyszły, bo im się spodobało dwóch chłopaków. Jedna się ochrzciła nawet. Jak się potem okazało, że nici z tych związków, obydwie odeszły szybciutko. Rozumiecie? Przyszły po coś. Ja to na własnej skórze przerobiłem. Posłuchajcie, w naszym pierwszym kościele osobiście dałem ślub mojemu przyjacielowi. A potem byłem po wielu latach świadkiem na jego rozwodzie. Przeszedł bardzo bolesną część życia. Byłem mało dojrzałym człowiekiem. Nie miałem dobrego oka. Rozumiecie? Nie dostrzegłem pewnych rzeczy. Sam ją ochrzciłem, tą kobietę. Udawała wszystko, łącznie z mówieniem innymi językami, tylko po to, żeby go wyrwać. Wyrwała go. Owładnęła mnie. Wiecie, patrzyłem na to w ogóle i nie widziałem. Nie miałem dobrego oka. Rozumiecie, o czym mówię? Po tym, jak byłem na jego rozwodzie, to nawet trudno mi powiedzieć, że byłem zagniewany. Chyba nie byłem zagniewany. Byłem w ogóle... Było mi źle. W paru miejscach w życiu było mi po prostu źle, tak naprawdę. Wtedy było mi źle. Bo wiecie, czułem się w pewnym sensie, tak? Odpowiedzialny za tą rzecz. Bo byłem pastorem jego, ok? A nie miałem dobrego oka. Chcę mieć dobre oko. I też chciej mieć. Bo to jest miłosne. Rozumiesz? Trzeba być czujnym. Tak jak trzeba być czujnym na to, co się dzieje na zewnątrz, żeby nikogo nie stracić. Kiedyś, pamiętam, szedłem do pracy, spotkałem mojego kolegę ze świata. Dawno go nie widziałem. Przywitałem się z nim i mówię do niego, super, że cię widzę. Tu się tutaj mówi, powiedz mu o mnie. A ja mu powiedziałem, wiesz co, wracam o 14 z pracy, o 16 byśmy się umówili. On mówi, super, spotkamy się. Słyszałem, że coś się zmieniło w twoim życiu. Cieszyłem się całą pracę, wiecie, że się z nim spotkam. Taki dość bliski mi znajomy. Nie? Tylko wiecie, nie wiedziałem, że jak szedłem do pracy, to on ze sobą niósł heroinę. I zamierzał sobie ją wstrzyknąć. Ja poszedłem do pracy, a on poszedł do domu. Wstrzyknął heroinę i umarł. 2 tygodnie nie mogłem do siebie dojść. Rozumiecie? 2 tygodnie. Chodziłem w ogóle rozbity całkowicie. I też podobnie się czułem jak wtedy na rozwodzie tego mojego przyjaciela. Chcę mieć czujne oko. Na świat i na Kościół. Bo to kosztuje. Dziewiąty werset mówi, żeby nie zapędzać się za daleko poza moc Boga. Co to znaczy? Za daleko poza moc Boga, to znaczy, aby nie szukać wrażeń. Mocy jest po kokardkę. Nie trzeba nic więcej. Nic. Werset 10 pokazuje, aby nie przynosić innej nauki.
Dokładnie jest napisane, nie być niesiony tą nauką w Kościele. Oryginał mówi, nie bądź niesiony tą nauką. Czyli nie przyjmuj tej nauki i nie płyń w niej. Dalej, werset 10 pokazuje, aby nie brać człowieka za domownika, czyli przyjmować go do domu. Że ktoś, kto nie niesie nauki, która jest w Kościele, to on nie może być domownikiem. Domownikiem może być ten, który tą naukę przyjmować chce. Może jej jeszcze nie mieć, może nie rozumieć. Ale jeżeli on tej nauki nie chce, ma inną naukę, to nie może być domownikiem. My tam w Warszawie naprawdę rozmawiamy ze sobą dosyć krótko na takie tematy i ludzie między sobą w kościele nawet, nie? W tej chwili mówią, no nie. Ktoś przychodzi, ktoś tam mówi, a ludzie mówią, ale ty po co ty mi to mówisz? No wiesz, jest taka, to taka jest jeszcze opcja, ktoś mówi, ty, ale mnie nie obchodzi ta opcja. Ty jesteś w ogóle przytomny? Ty, co ty mi tutaj przynosisz? Ty widzisz, że ja rosnę? No widzę. To co ty mi przynosisz? Co ty mi przynosisz? Pasztecik z Biedronki za 50? Człowieku, tam mięsa nie ma. Tam nie ma mięsa, wiecie? Tam jest mum. Tam jest mięso mechanicznie oddzielone. Kości, żyły, wszystko zmielone. Tak? Udowodnione, że pasztet był pasztetem, to musiałby kosztować 45 zł za kilo. A policz sobie, ile to kosztuje. 45 zł! I to będzie pasztet z mięsa. A reszta to nie jest pasztet. A więc domownikiem taki człowiek nie staje się. Czyli on się nie ma prawa utrzymać we wspólnocie. Ok? Dbamy o to. Przyglądamy się temu. A tym bardziej, gdy próbuje być w jakikolwiek sposób ojcem dla kogoś. Wczoraj przyszedł do nas do kościoła człowiek taki, książki takie przyniósł. Czy on tu może takie książki rozprowadzić? Znaczy do mnie nie doszedł, bo już tam ze mną nie rozmawiał, bo już tam wzięli go na bok. Połóż to, no. Po coś ty przyszedł? Bo chciałem, żebyśmy tych książek nie mogli tutaj rozprowadzić, a handluję tymi książkami, wiesz. Ludzie mówią, człowieku, no po taką książkę przyniosłeś, no po co? Schowaj to. I siądź tutaj spokojnie, wyluzuj się, pozwól, żeby ci namaszczenie usłużyło, może nie będziesz chciał handlować. Wiesz? Bez przesady. Od razu go zdjęli na początku ludzi. Święty Jan, apostoł miłości, uczy w jaki sposób mamy unikać tego rodzaju rzeczy. Trzymamy się od nich z daleka, mamy na to oko. Nie boimy się, a z drugiej strony jesteśmy na to czujni. Jak w domu. Jak w domu. Mój syn miał taki epizod w życiu, że opalał papierosy. Jak był w gimnazjum. Przychodził do domu, a nauczył się świetnie załatwiać wszystkie sprawy związane z tym, żeby nie czuć było z jego ust papierosów. Przyszedł do domu, a ja nie palę. Mówię do niego, chodź tutaj, daj mi rękę. Powąchaj mu rękę. Mówię, paliłeś papierosy. Nie paliłem. Ja mówię, Wiktor, posłuchaj mnie. Nie masz prawa wejść z takim zapachem do domu. A wiecie, z czym to było związane? Że nie będzie mógł palić. Bo ja to wyczuję. Bo ja nie palę. Wyczuję z jego kurtki, wyczuję z jego włosów, wyczuję z jego skóry. Mówię, jeżeli to, ale bo to chłopaki palą, ja mówię, z mojego środowiska. Nie masz prawa z tym zapachem przekroczyć progu domu. Przestał palić. No bo gdzieś musiał mieszkać. Czy to znaczy, że ja nie kocham mojego syna? Bardzo go kocham. Ale mam oko. Rozumiecie? Oko. Bo jestem ojcem. I po to mi Bóg dał syna, że mu niego dbał. Bo jak ja nie będę dbał o tego syna, ok? To potem mnie Bóg zapyta, dałem ci syna w leasing? Dałeś, Panie. Dar ode mnie? Dar.
Dlaczego nie reagowałeś, Artur? Bo byłem humanistą, panie? Bądźcie czujni na to. Kościół to jest wasz dom. Nie ma tutaj miejsca na żadną formułę, która jest przeciwna prawdom Bożym. Uczcie się prawidłowo funkcjonować, miejcie oko na to. Rozumiecie? Bo to jest coś, o co macie dbać, to wam dał Bóg. Po prostu. Wstaję, proszę. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy wieczór. Ojcze, dziękuję Ci, że Twoje słowo, ono jest przyjmowane przez ludzi i Twój Święty Duch wprowadza ludzi w zrozumienie tego słowa. Ojcze, dziękuję Ci, że nic nie zostanie wykradzione, nic nie zostanie stracone z tego słowa, że Twoja krew, Jezus, zabezpiecza to i że nic z tego w żaden sposób z ludzi nie wyrwie. Amen.